Cześć, nazywam się Arkadiusz Szczudło i jestem prawnikiem w branży kreatywnej. Dzisiaj kolejny odcinek dotyczący RODO, ale już nie o rejestrach, nie o dokumentach, ale o uprawnieniu, pewnym uprawnieniu przysługującym osobie, której dane dotyczą. Dzisiaj opowiem Wam o prawie do bycia zapomnianym, czyli prawie do usunięcia danych. Prawo do bycia zapomnianym to inaczej, tak jak już wspomniałem, prawo do usunięcia danych. Jest to jedno z uprawnień, które przysługuje osobie, której przetwarzamy dane osobowe na podstawie RODO. Uprawnienie to opisuje artykuł 17 RODO i z takim uprawnieniem najczęściej spotkacie się wtedy, kiedy ktoś cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na przykład w celach marketingowych, kiedy wysyłacie do tej osoby newsletter ze swoimi produktami, ze swoimi usługami, czy na blogu, jeżeli będziecie informować o nowych artykułach, czy jakichś aktualnościach z Twojego życia. Inna sytuacja, kiedy przysługuje takie uprawnienie, to na przykład gdy nie mamy już innej podstawy do przetwarzania danych osobowych, albo gdy ktoś wniesie sprzeciw wobec naszego przetwarzania danych osobowych. Ale co ciekawe, to uprawnienie oczywiście przysługuje i każda osoba, której przetwarzamy dane osobowe, może się zgłosić z takim żądaniem do nas, natomiast my nie mamy zawsze obowiązku usunięcia tych danych. Dlatego to prawo do bycia zapomnianym jest fikcją. Nie musimy usuwać danych osobowych, jeżeli dotyczą one prawa do wolności czy do informacji, albo kiedy chcemy realizować prawo wynikające z Unii Europejskiej czy z państw członkowskich. Na przykład jeżeli chcemy prowadzić te rejestry realizacji uprawnień, czyli jeżeli ktoś pisze do nas, że chce czy żąda od nas usunięcia tych danych, no to my wpisujemy informacje do tego rejestru, że takie żądanie wpłynęło, wpisujemy datę, w jaki sposób zrealizowaliśmy, jaka była treść tego żądania. Wpisujemy takie ogólne informacje. No i wtedy my nie mamy jak usunąć tych danych, ponieważ powinniśmy prowadzić w celach dowodowych, jak wynika z RODO, powinniśmy wprowadzić właśnie tego typu rejestr. Inny przykład, który jest bardzo często poruszany, no to oczywiście przetwarzanie w ramach ustalenia lub obrony, lub dochodzenia swoich roszczeń, albo ewentualnych roszczeń osób trzecich. W takim wypadku również dane osobowe powinniśmy dalej przetwarzać. No ale pamiętajmy o tym, że nie możemy ich dalej przetwarzać w tym samym celu. Czyli jeżeli prowadzimy ten rejestr realizacji uprawnień, to jest w porządku. Możemy przetwarzać dane osobowe w ramach tego rejestru, natomiast nie powinniśmy dalej wysyłać do tej osoby newslettera. Nie powinniśmy jej wysyłać jakichś ofert marketingowych i tego typu informacji. Także prawo do bycia zapomnianym jest fikcją. Nie zawsze ono przysługuje. Nie zawsze możemy zrealizować to uprawnienie. Musimy o tym pamiętać. Nie powinniśmy popadać w panikę, jeżeli jakieś dane są nam niezbędne do istnienia firmy czy w ogóle realizacji właśnie uprawnień wynikających z RODO, a ktoś żąda usunięcia wszelkich danych, które przetwarzamy. Powinniśmy mu udzielić odpowiedniej informacji, w jakim celu będziemy wtedy przetwarzać te dane osobowe, w jakim zakresie, jakie dane osobowe i tego typu informacje. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Cię do oglądania innych filmików, nie tylko związanych z RODO, ale także związanych z prawem dla branży kreatywnej. Zachęcam Cię do dawania kciuków w górę, komentowania. Jeżeli masz jakieś pytania do mnie, możesz je napisać w komentarzu pod spodem, albo wysłać je do mnie na maila. Dzięki, cześć.